Klara, powiedz swojemu koledze, żeby się przymknął. Melman, przymknij się. Słuchajcie, musimy wyrwać się z tej wyspy, zanim wszyscy postradamy zmysły. Trzeba będzie na początek odbudować latarnię Alexa. Czy usłyszałem coś na temat latarni morskiej? Mógłbym się tym zająć. Serio? Wilbur, mogłabym cię teraz pocałować, gdybym dziś wcześniej nie brała kąpieli. Słuchajcie, mam dobrą i złą wiadomość. Dobra, dawaj najpierw tę złą. Zła wiadomość to to, że latarnia spłonęła. To wiemy! Nigdy nie uciekniemy z wyspy kanibali. Opanuj się, Melman! A ta dobra wiadomość? No, po całej tej plaży porozkładane są różne materiały, z których można by zrobić nową latarnię. Jeśli je zbierzecie, lemury pomogłyby nam przy odbudowie. To, Gloria, co z tym buziakiem? Najpierw odbudujemy latarnię. Hej, skarbie, mam mały problem z tymi krabami. No, super. Cały czas mnie szczypią i, uwierz lub nie, te racice nie są już takie szybkie, jak były kiedyś. Może mogłabyś mi z nimi jakoś pomóc? Jeśli pomoże mi to w znalezieniu materiałów, jestem do usług. Wiesz, jeśli uda ci się zmiażdżyć odpowiednią liczbę krabów w miarę szybko, czeka na ciebie kawałek latarni, a ja sobie na ciebie popatrzę. Koniec! Nie dotykaj mnie! Dobra robota! A teraz może porozmawiamy o nas? Gloria, o ile zaśniesz? Hej, zebro! Te żółwie się na mnie uwzięły, a konkretnie na owoce na moim drzewie. Próbowałem poprosić je, żeby przestały, ale to tylko pogarszało sytuację. Mógłbyś je jakoś przepędzić? Nie ma sprawy! Żółwiki nie będą dokuczać ani tobie, ani twoim owocom. Powiedzmy, że złożę im propozycję nie do odrzucenia. O, to cudownie! Wielkie dzięki! To znaczy, że chcesz je stąd wykopać, tak? Tak. Hej! Właśnie spotkałeś się godnego przeciwnika! Przeciwnika nawet! Te skorupy aż się proszą o kopa! I gdzie się podziały te powolne, miłe żółwie? A!
Właśnie spotkałeś się godnego przeciwnika. Lepszego przeciwnika nawet. Te skorupy, a cię proszę o kopa. Udało ci się! Żółwie nawet nie wiedzą, od kogo oberwały. Weź sobie kawałek latarni, a ja tymczasem tu usiądę i porządnie się najem. Tego szukałem. Wędrówka po dziczy to ciężka sprawa. Nie ma co! Wody! Trzeba odnaleźć elementy latarni. Teraz ty, złotko! Chcesz mi się podlizać? Co, Marty? O, witam ponownie. Myślę, że w tych skrzyniach znajdują się świetne materiały potrzebne do odbudowy naszej latarni. Proponuję zjednoczyć nasze siły i rozbić skrzynie celem wydobycia materiałów, zanim odpływ zabierze je z powrotem do morza. Zgranie! Wręcz idealnie się uzupełniamy, wiesz? Zgranie? Nie otworzyłeś ani jednej skrzyni! O, nie, ja na pewno kilka otworzyłem. Przynajmniej mam kolejną część do latarni. Dzięki, mimo wszystko. Zrobić przejście!
nasi zwiadowcy znaleźli ważny element latarni morskiej. Znajduje się na tamtym kamieniu i uważamy, że masz szansę go zdobyć. Szansę? Złapałem szansę? O nie! Czy to śmiertelna choroba? Nie, Melman! Opamiętaj się! Szansa to nie jest choroba! O! Te francuskie słowa kojarzą mi się tylko z chorobami. Nieważne. Plan polega na tym, że za pomocą swojej długiej szyi wyrzucisz 3 lemury w kierunku skały. Myślę, że uda im się jakoś odzyskać element konstrukcyjny. Naciśnij klawisz akcji, by zebrać energię i pójść go wyrzucić. Pośpiesz się, Melman. Zostały jeszcze 2. Yes! Ostrożnie z tym ostatnim. To będzie długi rzut. Źle rzucasz. To chyba wystarczy. A teraz weź element latarni. Znalazłem! Znalazłem! Marty, daj czadu. Spoko, Mel, damy radę. Chcesz się bić? Ty chyba żartujesz. Moja technika jest najlepsza. Twój styl jest słaby i niedopracowany. Nawet moi uczniowie by cię pokonali. To ty prawdziwy akcent? Nie, skądże znowu? Ale i tak przegrasz. Numer 1, pokonaj go! Lepiej uważajcie. Nie jestem taką miłą zebrą, jaką pokazują w telewizji. Nie zadzieraj ze mną, stary! Trudno. Numer 1 i tak był do bani. Numer 2! Załatw go! O, dajcie spokój! To teraz mam na głowie jeszcze krokodyle? Hej! Lepiej uważajcie! Nie jestem taką miłą zebrą, jaką pokazują w telewizji. Widzę, że pokonałeś moich uczniów. Twoja technika nie jest taka słaba, jak przypuszczałem. Teraz czeka cię walka z groźniejszym przeciwnikiem. Ja! Ja! Mga! Ja! 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 Yeah!
Twoja technika jest doskonała. Pokonałeś mnie. Jeden więcej. No, Gloria, wygląda na to, że czeka mnie teraz obiecany buziak. Ach tak! Zamknij oczy, nie podglądaj, a czeka cię wielka niespodzianka. Psst, Melman, ty to zrób. Nie ma mowy. A skąd wiesz, gdzie on łaził? Wyobraź sobie, że to wielki orzeszek. Poza tym, jakoś ci to wynagrodzę. Skarbie, to był pocałunek. Zamknąłem oczy, ale i tak to widzę. Ja też. To chyba po wszystkim. Teraz tylko poczekamy i... Marty, wszystko gra? Ja nie mogę zostawić Alexa. Ale Marty, on cię chciał zjeść. Zasłużyłem sobie. To ja nas w to wpakowałem. Poza tym dałbym się 1000 razy ugryźć w tyłek, żeby tylko pomóc przyjacielowi. No, to... No, 10? 3? Możecie tu zostać i obserwować morze. Ja wracam po Alexa. Nawet nie wiesz, gdzie on jest. Znajdę pomoc. Na razie!